Cześć, witajcie w Odrumanii. Dzisiaj jestem na, chciałbym powiedzieć urban exploringu, ale jesteśmy w lesie. Jest to stara, opuszczona chyba oczyszczalnia ścieków albo uzdatniania wody dla jednostki wojskowej, która się mieści nieopodal. Została wybudowana, ciężko powiedzieć, jednostka istnieje od lat 30. A to naprawdę, naprawdę ciężko mi powiedzieć. No i zobaczymy, jak to wygląda. Na razie widać, że w budynku okna zabite. Mam nadzieję, że tu żaden żandarm mi kulki w kolano nie sprzeda. Tu mamy jakaś studnia, ale się kończy sam po 2 metrach. Dziura, ale nic nam to nie mówi. No i tu jakiś taki wielki zbiornik, tylko czy to filtr jest? No cholera wie i pewnie nigdy się nie dowiem. No widzę w budynku wszystkie okna zabite. Dobra, zobaczę, co dalej. O, jakaś kolejna budowla, ciekawe co to jest. Wylot? Nie wiem, to może być wszystko, to może być bunkier, to może być szambo, cholera wie naprawdę. No dobra, idziemy dalej. Dobra, doczłapałem się od drugiej strony budynku i zbiornika. Tutaj na górce jest ten zbiornik, który wcześniej kręciłem. A tu budynek. Też okna zabite. Chyba kolejny zbiornik. O, słabiutko to widać. Po prostu woda, jakieś przegrody. Jakieś studzienki, zobaczymy. O kurde, musieli mi tu zrobić takie przeszkody. Dobra, co tutaj mamy? Widzę drabinkę. Na dno tam jest. O, nie sięga dna w kamera. O, karta pamięci się chyba kończy powoli. Nie wiem, w którym momencie urwało, więc w tamtych studzienkach w jednej jest pompa, w jednej nawet da się zejść na dół, ale tam nic nie ma. Są po prostu chyba te studzienki jakoś połączone tymi rurami. To pewnie ten jakiś system filtrów uzdatniania właśnie, te połączone różne naczynia. Tutaj jeszcze coś mamy. O, graciarnia. Gdzie ta latarka? Tam widać rurę, która prowadzi chyba do tamtego kolejnego większego zbiornika. I tutaj kolejna, jedna z tych małych studzienek.
A tu niestety wejście do budynku na głucho zamurowane. Nie ma, z tego co wiem, w środku też był jakiś coś, jakaś forma filtrów w środku, więc żadnych tam fajnych pomieszczeń raczej nie opuściłem. No dobra, tak to wygląda. Mam nadzieję, że żaden patron mnie zaraz nie trafi, nie ustrzeli. No i to tyle. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.